Przed nami czwarta kolejka T-Mobile Ekstraklasy. Trudny przeciwnik przed nami? O, na pewno tak. Śląsk, jeden z zespołów, który gra w europejskich pucharach. Może nie rozpoczął sezonu zbyt dobrze, ale to jest groźny zespół mający dobrych zawodników w swoim składzie. Myślę, że koncentrują się teraz właśnie na europejskich pucharach. To jest dla nich najważniejsze, żeby dostać się do grupy właśnie w tychże pucharach. Ale zespół, na który musimy bardzo uważać. Jesteśmy po remisie na wyjeździe. Czujemy trochę niedosyt. Przeanalizowaliśmy ten mecz. Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski takie pozytywne przed spotkaniem ze Śląskiem Wrocław i że zagramy zdecydowanie lepiej niż to miało miejsce w Bydgoszczy. Treningi w tym tygodniu o trochę wcześniejszych porach, te upały doskwierały. To też taki mini plan, żeby więcej świeżości na ten niedzielny mecz? Nie, to jest ucieczka właśnie przed upałami, stąd też trenujemy o wczesnej porze, dlatego też staramy się unikać tych wysokich temperatur i a jednocześnie mieć jakiś dłuższy okres taki do regeneracji. Dlatego trenujemy o godzinie 9. Czy jakakolwiek w głowie luka w składzie Pogoni Szczecin na dzień dzisiejszy jest w głowie trenera Dariusza Wdowczyka? Nie ma takich problemów. Przede wszystkim nie ma problemów zdrowotnych. Wszyscy są gotowi do gry i to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że tak będzie do niedzieli, kiedy będziemy grali mecz ze Śląskiem. I jakiejś takiej luki czy niepewności na pewnych pozycjach nie mamy. Także ten skład się krystalizuje, jeżeli będą jakieś zmiany, to kosmetyczne. Dużo piłkarzy w rozmowach ze mną podkreślali rolę Sebastiana Mili. To on będzie najważniejszym, którego trzeba wykluczyć? Tak, to jest człowiek, przez którego przechodzi większość akcji Śląska Wrocław. Ten, który rozprowadza ich ataki. Jeżeli jest przodem do naszej bramki, twarzą do naszej bramki, to jest niezwykle groźny, bo potrafi zagrać piłkę na centymetry. Groźny będzie Sobota, Plaku. No, mają kilku zawodników, którzy doszli teraz do nich i mimo tego, że grają w europejskich pucharach, to jednak no, łatwo punktów i za darmo nam tutaj nie oddadzą. Będziemy musieli walczyć do ostatniej minuty, żeby zdobyć 3 punkty i taki jest nasz cel.